Dzień dobry Państwu. Jeśli Państwo pozwolicie, rozpoczniemy naszą uroczystość związaną z uruchomieniem Młodzieżowego Centrum Kariery w Żarach oraz punktu pośrednictwa pracy. Otwieramy dzisiaj w porozumieniu z Starostwem Powiatowym w Żarach oraz Wojewódzkiej Komendy Obywatelskiej w Zielonej Górze. Dzień dobry Państwu. Punkt pośrednictwa pracy został utworzony z myślą o młodych osobach między 15 a 25 rokiem życia. W punkcie pośrednictwa pracy można pozyskać informacje na temat aktualnych ofert pracy. Jesteśmy po to, aby gromadzić informacje na temat wolnych miejsc pracy, a także aby badać potrzeby pracodawców oraz ich wymagania względem swoich przyszłych kandydatów na dane stanowiska. Serdecznie Państwa zachęcamy do korzystania z naszych usług. Przede wszystkim skupimy się na grupie osób poszukujących pracy, która znalazła się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Młodzieżowe Centrum Kariery zostało utworzone z myślą o osobach w wieku od 15 roku życia do 25, z uwagi na fakt, iż należało uzupełnić usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i ułatwić młodzieży dostęp do nich, również do informacji zawodowej, która jest niezbędnym elementem podejmowania świadomych decyzji w wyborze ścieżki zawodowej. Tym chcemy się zająć, będziemy organizować poradnictwo indywidualne, poradnictwo grupowe, warsztaty zajęciowe dla osób młodych oraz poszukujących zatrudnienia. Pracodawcy, którzy podejmą współpracę z punktem pośrednictwa pracy, mogą również uczestniczyć w giełdach pracy, targach pracy oraz innych inicjatywach punktu pośrednictwa pracy, które mają na celu kontakt pracodawców z poszukującymi pracy, zainteresowanymi zatrudnieniem. Ponadto pracodawcy mogą skorzystać z szerokiej bazy osób zainteresowanych zatrudnieniem, co umożliwi im weryfikację wstępną kandydatów. Punkt pośrednictwa pracy może również pomóc dzięki dostarczonym wymaganiom przez pracodawców wybierać osoby, które należycie będą pełnić swoje funkcje na stanowiskach proponowanych przez pracodawców.